Dzień dobry Państwu w pierwszym, w tym nowym roku 2021 spotkaniu z cyklu Historii Małych Ojczyzn. Nietypowo spotykam się dzisiaj, bo zdalnie poprzez serwis YouTube, poprzez nasz stowarzyszeniowy Facebook. Witam na spotkaniu poświęconym dziejom historii wsi Kamienna w gminie Namysłów w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Namysłowej Ziemi Namysłowskiej. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego wykładu. Cykl Historii Małych Ojczyzn realizujemy już od nieco ponad 2 lat. W styczniu 2019 roku pierwsze spotkanie w Skąpcach Małych miało miejsce od tego czasu m.in. w Ziemiowicach, Łączanach, Smogorzowie, Pokoju. Gościliśmy również kilka spotkań w Namysłowie. Ostatnie wyjazdowe mieliśmy w Kowalowicach. W roku zeszłym teraz z przyczyn wiadomych nie spotykamy się z Państwem na Państwa świetlicy wiejskiej czy też w szkole, a poprzez ekran komputera. To w pewnym sensie również nam dzisiaj pomoże, bo dzięki temu więcej osób będzie miało możliwość wzięcia udziału w dzisiejszym spotkaniu. Nie ma problemu, żeby pytania dziś się pojawiały do dzisiejszego wykładu. Chętnie na nie odpowiem w osobnym filmie, jeśli takie pytania się pojawią. Także zachęcam do zostawiania komentarzy, do komentowania dzisiejszego filmu, a również do zostawiania subskrypcji oraz łapek w górę, tak zwanych pod dzisiejszym filmem na kanale YouTube, na którym jest on dzisiaj prezentowany. Dzisiaj zajmujemy się Kamienną, czyli jedną z miejscowości, jednym z sołectw gminy Namysłów. Tutaj mamy na mapie gminy Namysłów taką czerwoną obwódką zaznaczone granice sołectwa Kamienna. Jak widzimy, znajduje się ona na pograniczu gminy Namysłów i gminy Domaszowice, bowiem w pewnej części granica sołectwa Kamienna jest też granicą gminy Namysłów. Tutaj po drugiej stronie mamy Gręboszów, z tym sąsiadem w tym miejscu Kamienna. A sąsiaduje również z Rychnowem, Michalicami, Józefkowem, Namysłowem i Łączanami. Tutaj taki widok na mapie całego powiatu, na to, jakie miejsce na jego obszarze zajmuje bohaterka dzisiejszego układu. Co ciekawe, Kamienna graniczy z Namysłowem dopiero od roku 1936. Wcześniej graniczyła z położoną na przedmieściach Namysłowa wsią Bymwic, tłumaczoną po polsku jako Bemowskie, a włączoną do Namysłowa w roku 1936 oraz ze Starym Miastem, które do roku 1951 było osobną miejscowością. Również dopiero wówczas do miasta zostało włączone, także sąsiadką Namysłowa, taką prawdziwą Kamienna, jest od roku 1936 dopiero. Ale od zawsze w bezpośrednim sąsiedztwie miasta położone. Było to osiedle ludzkie pierwotnie, potem miejscowość. Jeśli chodzi o historię najstarszą Kamiennej i archeologię, to tutaj troszkę informacji na ten temat, zanim przejdziemy do dalszej części poświęconej historii i zabytkom miejscowości. To najstarsze archeologiczne znaleziska w rejonie Kamiennej to jest piąty okres epoki brązu. Przybliżając, to jest mniej więcej lata 800 do 650 przed naszą erą. Odnaleziono na terenie, gdzie obecnie znajduje się wieś, relikty cmentarzyska Ciałopalnego oraz osady ludności kultury łużyckiej. W okresie tym ziemie Włóków, Widawy Środkowej były obszarami o szczególnie gęstym zaludnieniu w porównaniu do pozostałych części ziemi namysłowskiej. Na ślady osad sprzed około 3000 lat, czyli wiekowo zbliżonych do tych znalezisk spod Kamiennej, natrafiono w Kowalowicach, Namysłowie, na Starym Mieście, a w Pawłowicach Namysłowskich i w Kowalowicach znajdowano cmentarzyska ciałopalne. W okresie rzymskim epoki żelaza, czyli od I do IV wieku naszej ery, teren, na którym obecnie znajduje się wieś Kamienna, no czyli ta czerwona obwódka na mapie, również był miejscem, w którym powstawały osady. Z tego okresu pochodzą różne znaleziska archeologiczne, które są odnajdywane w rejonie miejscowości. I takie wielowiekowe, stale funkcjonujące osady znajdowały się wówczas m.in. również w Domaszowicach, w Uszynie, w Jakubowicach, w Ligocie Książęcej, Michalicach, Minkowskim i Starym Mieście. Przechodząc do okresu średniowiecznego, kiedy swój początek zaczyna mieć Kamienna, którą znamy dziś, to wydaje się, że tej starożytnej osady, która znajdowała się w pobliżu Kamiennej, jej mieszkańcy nie opuścili w okresie wędrówek ludów. Była ona cały czas zamieszkana, na co pozwalają nam o tym przypuszczać
znaleziska, odnajdywane naczynia z VIII, IX, X wieku pozwalają one sądzić, że Zakole Widawy pozostawało dogodnym miejscem do życia. Wymieniały się zapewne grupy ludności, ale te miejsca, które ludność wybierała sobie jako miejsca do życia, były atrakcyjne dla różnych grup. Od tego właśnie okresu sprzed około 3000 lat, 2000 lat temu było podobnie, 1000 lat temu było podobnie. Na przełomie XIII i XIV wieku pojawiają nam się pierwsze wzmianki na temat kamiennej, funkcjonującej już jako miejscowość, którą znamy do dziś, w układzie przestrzennym zbliżonym do dzisiejszego. Jeśli chodzi o najstarszą informację o kamiennej, najstarszą jej nazwę, to około roku 1300 pojawia nam się w źródłach nazwa Kamenna Sive. Najstarszym znanym z imienia mieszkańcem tej wsi jest jej sołtys z XIV wieku o imieniu Girlakus, z określeniem również funkcji to Girlakus Schulz in Gosfindorf, czyli druga nazwa już tej wsi. Po Kamenna Sive mamy Gosfindorf, zapewne związane z zasadźcą, z lokatorem wsi na prawie niemieckim, Gosfinem, imię spotykane w różnych częściach Śląska, mamy swojego Świnowice między innymi. Sołtys Girlakus występuje jako świadek w dokumencie, który dotyczy wsi Zemilwicz. Nazwa przychodzi nam od razu Zimiowice na myśl, dokładnie to jest z tą miejscowością związane. Dokument był wydany w Namysłowie 27 marca 1309 roku, czyli mamy poświadczenie tego, że Kamienna miała już wówczas swojego sołtysa. A w późniejszym o 50 lat dokumencie źródłowym z 25 listopada 1359 roku poznajemy osobę archipresbitera Dytryka, czyli takiego odpowiednika dzisiejszego dziekana, który w osadzie Gusmini Villela posiadał swój kościół parafialny. Czyli znowu mamy nazwę, przez te kilkadziesiąt lat zmienia nam się nazwa od Kamienna Sive przez Gosfindorf do Gusmini Villa. Wiemy już, że mamy kościół w tej miejscowości. A co ciekawe, ten proboszcz z Kamiennej, Dytryk, archipresbiter, czyli zwierzchnik kilku parafii, które na obszarze ziemi nowsuskiej funkcjonowały, nie mieszkał w Kamiennej, mieszkał w Namysłowie. Co wiemy dzięki treści tego dokumentu, wiemy stąd, że w namysłowskim domu Dytryka zawarte zostało wówczas porozumienie pomiędzy Konradem, proboszczem z Namysłowa, oraz Pawłem, gwardianem funkcjonującego w mieście klasztoru franciszkanów i jego współbraćmi. Dotyczyło ono zakończenia sporu, który powstał, gdy w kościele franciszkańskim w Namysłowie pochowana została siostra proboszcza Konrada i jednocześnie żona byłego starosty Rupertusa, co stanowiło naruszenie praw proboszcza, bowiem według ówczesnych przywilejów to on miał przywilej dokonania pochówku w swoim kościele. Jeśli osoba wyraziła taką swoją ostatnią wolę, że chciała być we wnętrzu świątyni pochowana, z tego okresu pochodzi także wzmianka o tym, że we wsi funkcjonował młyn. Do młyna, który w Kamiennej funkcjonował, przejdziemy w dalszej części opowieści. A rok 1483, czyli sto kilkadziesiąt lat później, przynosi kolejną nazwę Kamiennej, Goszmansdorf. Czyli ewoluuje ta nazwa, coraz bardziej oddalając się od tej pierwotnej, znanej nam do dziś nazwy Kamenna. Skąd ta nazwa? Być może dlatego, że w okolicach wsi występowały pokłady kamienia polnego zapewne, który w podnamysłowskich kościołach często był wykorzystywany jako element budulca. Widzimy takie podmurówki kamienne, jak również w murach obronnych Namysłowa. Także być może właśnie stąd ten polny kamień pozyskiwano. Jak również być może inne materiały skalne używane w budownictwie przez średniowiecznych mieszkańców. Wiemy, że była również we wsi Cegienia, o której też sobie opowiemy. Za jakiś czas znajdowała się ona mniej więcej w tym miejscu przy drodze prowadzącej do Kamiennej z osiedla Kwiatowego. Pokażemy ją jeszcze sobie na starszej mapie, gdzie ta Cegienia w Kamiennej się znajdowała. Tutaj mamy mapę satelitarną współczesną miejscowości z widocznym tutaj dawnym założeniem parkowo-pałacowym z resztkami folwarku. Tutaj w tym rejonie mamy kościół. A tutaj mamy coraz bardziej rozrastającą się nam kamienną, widoczną dawno linię kolejową 307. Tutaj mamy istniejącą do dziś linię czynną, linię Wrocław-Kluczbork, która przebiega na południe od miejscowości między Kamienną i Łączanami. A tak przedstawiała się miejscowość na przełomie lat 30. i 40. na mapie sztabowej niemieckiej pod nazwą Gisdorf, taką nazwę Kamienna do 1900.
1945 roku nosiła. Jeśli chodzi o źródła, które mówią nam o historii kamiennej, to oprócz tych dokumentów XIV-wiecznych, o których przed chwilą Państwu mówiłem, to mamy opis miejscowości wykonany przez Friedricha Alberta Zimmermana, pruskiego urzędnika pochodzenia żydowskiego, który w roku 1795 opublikował tom swoich opisów Śląska poświęcony powiatowi namysłowskiemu. Wydał kilkanaście takich tomów, w których opisywał różne powiaty. Tutaj akurat mamy osobny poświęcony naszemu powiatowi. Pod pozycją 26 alfabetycznie mamy Gisdorf, czyli kamienną. Tutaj mamy w oryginale zamieszczone obok okładki książki. Ja pozwolę sobie teraz przytoczyć tłumaczenie na język polski. Kamienna, mapa majorze von Warnery, teraz wdowę po nim jako właścicielkę. Posiada budynek rezydencjonalny, dwa budynki gospodarcze, dom nauczyciela i karczmę. We wsi znajdują się domy 8 chłopów służebnych, dwóch wolnych ogrodników, 15 ogrodników omłotowych, jednego zagrodnika, młynarza, kowala i rybaka, a także dwa szałasy pasterskie. Mieszkają tu również sługa szkoły katolickiej, zarządca majątku, gorzelnik Brędy, rybak, tkacz lnu, kowal, krawiec i karczmarz. Na terenie folwarku znajduje się 36 ognisk domowych. Są tu także młyn wodny, katolicki kościół filialny, duży staw i niewielki lasek. Wieś ma 282 mieszkańców. Tutaj mamy wzmiankę o kościele filialnym, katolickim, jednak wiemy, że w Kamiennej przez pewien czas, tak jak wspomnieliśmy, w roku 1359 znajdował się kościół parafialny. Wiemy, że w roku 1638 został wybudowany we wsi nowy, wówczas w XVII wieku, nowy kościół drewniany, do którego przylegała murowana zakrystia. On znajdował się na terenie dzisiejszego cmentarza Kamiennej. W roku 1666 była to świątynia parafialna, patrona nad którą sprawował właściciel Kamiennej Adam von Hoff. Parafia pozostała w unii personalnej z Kowalowicami i Rychnowem, podobnie jak dzisiaj te trzy miejscowości stanowią jedną parafię, ale wówczas to były trzy różne parafie, które były połączone osobą proboszcza. Proboszczem był wówczas Jerzy Wolnitius, urodzony w miasteczku Biała pod Prudnikiem. Właściciel Kamiennej, tutaj padło nazwisko von Hoff, pełnił często ważniejsze funkcje niż tylko właściciela miejscowości. Na przykład Georg Konstanz Huf von Kattersdorf był do swojej śmierci w roku 1657 starostą namysłowskim. Co ciekawe, ostatnim starostą, który był protestantem, który był wyznania ewangelickiego. Od tego czasu starostami pod rządami Habsburgów byli już tylko katolicy. Tutaj opis Zimmermana powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. W wieku XIX Kamienną będzie się opisywało jako wieś, w której większość mieszkańców posługiwała się językiem niemieckim. Co ciekawe, mieszkańcy wyznania ewangelickiego należeli jednak do polskiej gminy kościelnej. To wiemy m.in. dla roku 1861. Protestanci z Kamiennej nie mieli własnego kościoła w miejscowości. Udawali się do kościoła, który znajdował się w Namysłowie, do kościoła świętego Andrzeja. Miejscowi rolnicy trudnili się bardzo chętnie hodowlą owiec, które w roku 1860 stanowiły w całym powiecie 74% zwierząt hodowlanych, czyli 3 na 4 zwierzęta, jakie hodowali mieszkańcy powiatu, to były owce. Wiemy, że jesienią roku 1885 Kamienną i starości nawiedziła epidemia tyfusu, która w listopadzie i grudniu grasowała w miejscowości. Jeszcze kilka informacji o konkretnych budynkach, o przekażemy sobie w dalszej części wykładu, ale jeszcze poświęcimy kilka słów historii, samemu wyglądowi wsi. Tutaj mamy mapę z roku 1796, datowaną tak na przełom XVIII-XIX wieku. Taka data najstarsza to jest dla niej rok 1796, kiedy mogła powstać, czyli mniej więcej w tym okresie, kiedy właśnie Zimmerman tworzył opis miejscowości. Tutaj mamy zaznaczony majątek ziemski. W Kamiennej tu mamy zaznaczony kościół, znajdujący się w nieco innym miejscu niż obecnie. No i mamy domostwa we wsi się znajdujące. Również zaznaczone mamy staw, który tu również się znajdował. Wówczas wieś miała 282 mieszkańców, jak wspomina Zimmerman. Duży staw tutaj również widzimy wspomniany w opisie. Niewielki lasek rozciąga się
tutaj, bo chyba na tej informacji o tym, że kościół filialny we wsi się znajdował. Przerwałem to już tutaj, uzupełniam, że oprócz kościoła jeszcze staw i las do wsi przylegały. No i niespełna 300 mieszkańców miało ona wówczas ponad 225 lat temu. Korzelnik Brędy, o czym wspomniałem. Taka ciekawostka to to, że w tych miejscowościach położonych naokoło Namysłowa nie funkcjonowały browary, a właśnie zakłady przemysłowe, w których produkowano brandy jako alkohol, jako korzystając z przywileju propinacyjnego, który miał właściciel, to tego rodzaju trunek tutaj występował, między innymi w Ziemiowicach i Łączanach. Z tego typu sprawą się spotykamy. I kolejna postać, która pozostawiła po sobie opis kamiennej, to jest Aleksander Dunker, niemiecki grafik, rysownik, który stworzył kilkunastotomową pracę przedstawiającą różne pałace, zamki znajdujące się w granicach ówczesnych Prus. Między innymi również 4 wizerunki rezydencji z powiatu namysłowskiego. Zobaczymy, jak przedstawił kamienną. Widzieliśmy to na tytułowym slajdzie. Oprócz kamiennej również Łączany, Biestrzykowice i Pokój zostały przez niego przedstawione. Również opisy, co ciekawe, dołączone do ilustracji pozostawił, także za chwilę tutaj przytoczę w różnych fragmentach to, co napisał, ponieważ to jest praktycznie główne źródło dla wiedzy o historii kamiennej do końca XIX wieku, powiedzmy, mniej więcej około 1860. Gościł Dunker w Kamiennej i taki opis zostawił. Tutaj mamy widok miejscowości z roku 1828. Opisując Kamienną, Dunker napisał: alodialna posiadłość Gisdorf znajduje się ćwierć mili od Namslau na drodze powiązującej do Kreuzburg. Kreuzburg, Kluczbork, Namslau, Namysłów. Rzeka Wajda, czyli Widawa, przepływa przez jej teren tutaj, z jej częściowo wysokimi brzegami. Tworzy bardzo ładne widoki na łąki, lasy olchowe i zbiorniki wodne i napędza ważny młyn wodny w dolinie. Budowę pałacu, zgodnie z obecnym stylem, rozpoczął obecny właściciel w 1853 roku, a ukończył ją pod koniec roku 1856. Osiedle ma powierzchnię około 2400 akrów ziemi, z czego 1800 akrów to grunty orne, 400 akrów zajmują lasy, a 200 akrów łąki. Część z nich przeznaczona jest na uprawę pszenicy. Gisdorf wyrobił sobie już markę w kulturze rolniczej w całym regionie. Przede wszystkim jest znany i słynie w okolicy z doskonałego stada owiec, które sprzedawane są na całym świecie. Do dominium należy również wspomniany młyn wodny, tak zwany młyn Grabka, czyli grabówka, istniejąca szczątkowo do dzisiaj między Kamienną a Michalicami. W pobliżu Wajdy znajduje się również dobrze wyposażona cegielnia, a na terenie przylegającym do Wajdy znajduje się nowo wybudowane gospodarstwo o nazwie Paulinenhof na cześć zmarłej pierwszej żony obecnego właściciela. Paulinenhof, folwark Paulinów, Staszków, również między Kamienną a Michalicami położony, naprzeciwko grabówki praktycznie. Niewiele można powiedzieć o właścicielach Gisdorfu z wcześniejszego okresu, ponieważ brak jest faktycznych dokumentów. W latach 1649-1655 właścicielem majątku był Freiherr Konstantin von Hof, wspomniany tutaj w późniejszych dokumentach, bo tutaj Dunker skończył to na 1655, miał takie dane, a wiemy, że Georg Konstanz był właścicielem kamiennej jeszcze w 1657, a w 1688 Freiherr Adam von Hof był właścicielem kamiennej. Wiadomo też, że od 8 lipca 1776 do roku 1788 posiadłość należała do barona von Hilstorp, a przed nim do barona von Spedgen. Następnie był własnością Ludwika Augusta von Warnery, majora królewskiej pruskiej armii, z arystokratycznej rodziny z regionu Paidewe, zmarłego 17 maja 1792 roku w Gisdorf. Tutaj nie mamy osoby von Warnerego na ilustracji, ale mamy przedstawiciela jego rodu, bowiem jest to jego brat, o którym za chwilkę również kilka słów się pojawi. Według napisu na pomniku, który ustawiony był dla niego obok cmentarza, czyli przy kościele dawnym w Kamiennej, a przy cmentarzu, który również dzisiaj się znajduje, był taki pomnik w kształcie leżącego kamienia otoczonego 4 ogromnymi lwami. Urodził się w miejscowości Morsz w Szwajcarii w roku 1724.
Był bratem, widocznego właśnie na ilustracji, słynnego pisarza wojskowego Karla Emanuela von Wagneriego, który urodzony w 1720 roku w Morsz, zaciągnął się do służby sardyńskiej, a następnie austriackiej, rosyjskiej i pruskiej. Swoją służbę wojskową kończył w służbie króla polskiego, jako generał dywizji w roku 1786 zmarł we Wrocławiu. Ludwik August służył swojemu bratu w pułku huzarskim, po czym prawdopodobnie został przez niego wciągnięty do służby pruskiej. Po śmierci majora von Wagner w 1792 roku Gisdorf był własnością wdowy po nim, Józefy von Wagnery, a następnie do roku 1834 ich córki, Luizy Henriety Christiny, która była żoną hrabiego Lucy, którego przeżyła. W roku 1834 dwór kupił pan Karl August Julius Müller, który zmarł w 1838 roku w Gisdorf, czyli Kamiennej, i został pochowany w nowej krypcie, w nowym kościele. Po nim, po śmierci tego Müllera, spadkobiercy jego sprzedali pałac, majątek w Kamiennej Aleksandrowi Willertowi, porucznikowi armii pruskiej, który jednocześnie był właścicielem pałacu w Bukowie Śląskiej. Takie tłumaczenie właśnie Dunkera, tego co on na temat wsi zapisał. Ilustrujemy to ilustrowanym przed chwilą portretem pani von Wagnery, a tutaj tablicą upamiętniającą Karla Augusta Müllera, który właściwie na kamien w latach 1834-38 i jego żony Suzany Wilhelminy z domu Goldman, która zmarła, o ile się tutaj nie mylę, patrząc na tablicę i troszeczkę świeca zesłanie, w 1839, czyli rok po nim ta żona zmarła. To mam widok na Kamienną na przełomie XIX-XX wieku. Od mapy z przełomu lat 30. i 40. odróżnia to, że nie ma tutaj jeszcze linii do Kępna, a jest Cegielnia, o której wspominałem, że przy drodze z osiedla Kwiatowego w Namysłowie do Kamiennej się dawniej znajdowała. Kilka pocztówek, które od końca XIX wieku były wydawane, ukazując nam Kamienną i różne miejsca, różne budynki w niej się znajdujące, głównie kościół, pałac, gospoda. Często poprzestawiamy tutaj o gospodzie za chwilkę, bo kilka tygodni temu rzuciliśmy do sieci na naszym profilu facebookowym takie pytanie, gdzie ta gospoda właśnie się znajdowała. Finalnie udało nam się dotrzeć do tej odpowiedzi, poznać to miejsce, gdzie ten budynek kiedyś stał. Na pierwszym polu widzimy również szkołę, czyli budynek obecnej świetlicy wiejskiej. Na kilka tych pocztówek różniących się od siebie między innymi układem, bo tutaj mamy w górnym polu na odwrót. Tutaj mamy oprócz gospody ukazany również jej ogród. Nieco inny widok kościoła i pomnika poległych w I wojnie światowej. Obecnie ten cokół jest wykorzystany jako podstawa takiej kapliczki maryjnej. No i mamy również pałac. Tu mamy gospodę Kubisa, który był właścicielem tego zajazdu w Kamiennej od lat 30., bowiem jeśli chodzi o datę wcześniejszą, to w roku 1929 właścicielem gospody był Paul Schlanert. Jest podany numer telefonu, pod numerem 63 można było się skontaktować z zajazdem, zarezerwować sobie miejsce albo zamówić obiad szybciej niż się przybyło. A jeśli chodzi o miejsce, w którym się znajdowała, to obecnie mamy zakład motoryzacyjny w tym miejscu oraz budynek mieszkalny przy drodze w kierunku Namysłowa czy dalej Gręboszowej w kierunku Kluczborka przed rondem. Tak to się obecnie miejsce znajduje. Widzimy tutaj porównując tą ścianę na lewo od gospody z budynkiem, który jest tutaj na lewo od tego nowego domu mieszkalnego. No i dawna szkoła, czyli obecna świetlica wiejska na górze i w drugiej części tego budynku znajdują się lokale mieszkalne. Jeśli chodzi o historię szkoły, to wiemy, że w roku 1925 uczęszczało do niej 68 dzieci, 51 wyznania katolickiego i 17 wyznania ewangelickiego. Nie wszystkie były mieszkańcami Kamiennej, na przykład jeśli chodzi o dzieci ewangelickie, to możemy przypuszczać, że
to były dzieci przepraszam, jeśli chodzi o dzieci katolickie, to były to dzieci z Łączan, bowiem ewangelickie dzieci mieszkańców tamtej wsi chodziły do szkoły w Ziemiołowicach, a katolickie do Kamiennej. Jeden nauczyciel prowadził wówczas zajęcia w dwóch oddziałach klasowych, osobnych dla chłopców i dziewczynek. To w roku 1925, bo później wiemy, że w Kamiennej pracowało dwóch nauczycieli. W 1929 Wiktor Fiedler i Erich Rudolf, a w roku 1940 Wiktor Fiedler i Józef Pape. Jeśli chodzi o ilość mieszkańców miejscowości, to pamiętamy, że pod koniec XVIII wieku było to niespełna 300 osób, dokładnie 282. W roku 1929 Kamienna miała mieszkańców 435, a w roku 1940 460. Sołtysem był wówczas Lucjan Lippok, a właścicielem pałacu majątku ziemskiego do niego przyległego był Artur von Wildert, czyli następca, potomek Aleksandra Wilerta, który kupił pałac w roku 1839. A tu mamy już obecną szkołę funkcjonującą. Obecnie szkołę podstawową imienia Wojska Polskiego w Kamiennej, wybudowaną na przełomie od 50. i 60., oddaną do użytku 1 września roku 1962, czyli rok szkolny 62-63. Dzieci z Kamiennej i Rychnowa rozpoczęły w tym budynku. Patronat od 13 października roku 68 imienia Ludowego Wojska Polskiego po przemianach, po zmianach ustrojowych zmienione na Wojska Polskiego, tak jak jest obecnie. Wcześniej w Kamiennej, w tym budynku świetlicy, funkcjonowała szkoła w oddziałach 1-3. Starsze dzieci chodziły do szkoły do Rychnowa. Potem w 62 po otwarciu nowej szkoły dzieci z Rychnowa przeniosły się do Kamiennej, także ta zamiana nastąpiła. No i przechodzimy powoli do opisu zabytków, jakie w miejscowości się znajdują, czy też znajdowały, bo powiemy sobie o budynkach, które zarówno istnieją dziś, jak i na przykład pałacu, który do dziś nie przetrwał. Zaczynamy od kościoła, czyli największego zabytku Kamiennej, kościół świętej Jadwigi Śląskiej, kościół filialny, będący jedną ze świątyń parafii w Kowalowicach. Najwcześniejsza wzmianka o tym, że w Kamiennej znajdował się kościół, pochodzi, jak już wspomnieliśmy, z roku 1359. W okresie reformacji kościół Kamiennej był świątynią protestancką. Zmiana nastąpiła po roku 1654. Wcześniej kościół, jak już też wspomnieliśmy, znajdował się na placu cmentarnym na południowy wschód od obecnego kościoła, co jest opisane w relacjach z wizytacji z roku 1666. Zbudowany z fundacji Kaspra Kotulińskiego wątek Jelcz z drewna z murowaną zakrystią, wieża przyległa do tego kościoła dawnego była odnowiona w roku 1720. I z tego dawnego kościółka, oprócz terenu cmentarnego, zachowała się krypta, której po 1805 roku nadano formę murowaną, odnowioną w roku 1839 jako kaplica cmentarna. Ta nadbudowana krypta istnieje do dziś, a w latach 1804-1805 po rozbiórce starego kościoła nastąpiła budowa nowego, co jak przekazuje opis, który zawarty jest w takim katalogu zabytków sztuki z roku 1940, wydanego dla powiatu namysłowskiego, wiemy o kościele tyle, że teren pod budowę kościoła podarowany został przez właścicielkę miejscowości Józefę von Wadernery. Znajduje się na takim piaszczystym wzgórzu, na którym wcześniej stało ossuarium. Ossuarium, czyli albo kostnica dla cmentarza, służąca cmentarzowi przed pochówkami, albo pewnego rodzaju mauzoleum również właścicieli miejscowości, być może męża pani von Wardeni, który zmarł, jak pamiętam, w 1792. Nadzór nad budową sprawował radca prawny Fritsch z Urzędu Duchownego. Plany budynku oraz wewnętrzne oraz zewnętrzne elewacji wskazują, że były one powiązane z kościołem świętego Andrzeja Ewangelickim w Namysłowie, który był wybudowany kilkanaście lat wcześniej. Również plany, podobnie jak plany kościoła w Kamiennej, stworzył dyrektor budowlany Polman. Remont generalny kościoła w roku 1890
Co ciekawe, po tym remoncie w chrzcielnicy umieszczone zostały potwierdzające to dokumenty. Nie wiem, czy znajdują się one tam również obecnie. Pewnie Państwo słuchacze mają większą wiedzę na ten temat. Wówczas również pod koniec XIX wieku na kościele położono nowe tynki. Wnętrza pomalowane zostały przez Roberta Reise ze Świdnicy. Wówczas również nastąpiła wymiana szczytu wieży, czyli hełmu. Kolejna informacja o malowaniu wnętrz to są lata 1912-1913, czyli tak przed II wojną światową historia kościoła się przedstawiała. A tu kilka widoków na świątynię, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Tutaj mamy ołtarz i ambonę kościelną, a tutaj widok na emporę organową i sufit kościoła. Dosyć ciekawy architektonicznie obiekt. Taki wspomniany wcześniej pomnik wojenny ustawiony po I wojnie światowej, zamieniony po roku 1945 na kapliczkę, co uratowało chociaż częściowo go przed zniszczeniem. Także interesująca forma zachowania. Częściowo, jak się dobrze przyjrzeć temu cokołowi, to jeszcze są śladowo widoczne na nim napisy. Tak, i przenosimy się na cmentarz, gdzie znajdują się dwa interesujące architektonicznie obiekty. Jeden, ten widoczny na pierwszym planie, ceglany, powstał jako mauzoleum wybudowany dla żony Aleksandra Willerta, właściciela kamiennej od roku 1839, Pauliny Wilhelminy Duport, która zmarła 21 lipca 1845. Na jej cześć został nazwany folwark Paulinenhof, obecnie Staszków. A w głębi widzimy kaplicę, czyli tą nadbudowaną kryptę pozostałą po starym kościele drewnianym kamiennej, który istniał od roku 1638 do roku 1805. Tak, tutaj jeśli chodzi o opis Dunkera, to mamy informacje również o kościele, także w tym momencie myślę, że mogę je przytoczyć. Nowy kościół katolicki we wsi został zbudowany w 1804 roku w klasycystycznym stylu z fundacji Józefy von Warnery. Stary kościół stał na placu wychodzącym na południe, a na dawnym cmentarzu kościelnym, który jest obecnie również miejscem pochówku, nadal znajduje się przebudowany grobowiec dworski, w którym znajdują się bardzo stare miedziane trumny. Obecny grobowiec królewski, nie królewski, to takie dosłowne tłumaczenie, obecny grobowiec właścicieli majątku znajduje się w nowym kościele, rodowy powiedzmy. O. Na cmentarzu przy kościele znajduje się również grób i pomnik pierwszej żony obecnego właściciela, Pauliny Wilhelminy, zmarłej 21 lipca 1835 roku. O tym przed chwilą mówiłem. Tutaj mamy wejście do tego mauzoleum grobowca. A tu mamy grób, pomnik nagrobny familii von Willert, czyli rodziny Willertów, przeniesione szczątki z kaplic tutaj do osobnego grobu. I pałac, czyli budynek, który nie istnieje, po którym praktycznie nic nam się do dnia dzisiejszego nie zachowało. Wspomnieliśmy, że pałac był wybudowany w latach 1853-1856. Kilka widoków, tutaj mamy kartkę pocztową wysłaną w roku 1911. I druga. Pocztówka znamistowskiego wydawnictwa Tibego, również rok 1911. A tutaj resztki zabudowań folwarcznych, niszczejących stopniowo na terenie przyległym do pewnego pałacu, na terenie dawnego majątku. No tak, warto poświęcić trochę słów kolei, bo w sąsiedztwie kamiennej pociągi jeżdżą do dzisiaj, ale dawniej w Publicy
miejscowości i przez nią przebiegały dwie linie kolejowe. Czasem się mówi nawet, że trzy, ale warto pamiętać, że linia Dosycowa rozpoczynała się nie w Namysłowie, a w Bukowie Śląskiej, także można było z Kamieniny dojechać. Dojechać oczywiście do Dosycowa, ale ta linia rozpoczynała się dopiero stację obok. Stacja kolejowa w Kamiennej znajdowała się za budynkiem dzisiejszej szkoły, jakby chcieli poszukać. Tu widzimy fotografię wykonaną w roku 1992 w okolicy miejscowości. A tu mamy jedyną znaną mi i chyba Państwu również, chociaż być może ktoś taką fotografię w swoich zbiorach ma, to bardzo chętnie zobaczy. Fotografię budynku stacji kolejowej Gisdorf, czyli Kamienna. Przedwojenna fotografia z jednego z portali aukcyjnych, zapewne stąd napisy, ale dość dobrej jakości zdjęcie. No wiadomo, Kamienna to liczne wiadukty umieszczone nad drogami przebiegającymi w okolicy miejscowości i kilka fotografii z tym związanych również w naszym dzisiejszym wykładzie dołącznej prezentacji również zostanie przedstawionych. To już przed chwilką dawny wiadukt, bo już nie ma tutaj tego przejazdu. Rozebrany został kilka lat temu. A tu mamy przebiegający przez miejscowość fragment dawnej 307 i wiadukt, który istnieje do dziś, ale nie istnieje niestety ta tabliczka, która informuje, że w 1910 w Königshute, czyli obecnym Chorzowie, został właśnie ten element wiaduktu wykonany. No, sama linia uruchomiona na przełomie 1911-1912 roku, ale przygotowania, wiadomo, trwały szybciej. Kolejny wiadukt miejscowości Kamienna. I stan dzisiejszy, jak to torowisko się prezentuje, a praktycznie miejsce po nim. Tak, wspominaliśmy dzisiaj o przysiłkach związanych z Kamienną. Jeden, czyli grabówka administracyjnie, przynależy do niej również dziś, tutaj na mapie z przełomu lat 30. i 40. jako Luke Mülle. A tu mamy worek Paulinenhof, związany historycznie jak najbardziej z Kamienną, no bo na pamiątkę żony właściciela Kamiennej nazwany, ale obecnie to przysiłek Rychnowa, Staszków. I tu kilka fotografii grabówki. Tutaj mamy lata 90. Widzimy błyńskie kamienie żarnowe i fragment stodoły. I zdjęcia bardziej współczesne tego, co po dawnej grabówce nam pozostało, jadąc na Zalew Michalicki. Te ceglane resztki można jeszcze zobaczyć. A tu mamy widoczny Paulinenhof, czyli folwark wśród pól położony nad Zalewem Michalickim, związany z Kamienną i historią jak najbardziej. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to z mojej strony tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli mają Państwo pytania, jakieś wątpliwości, coś Państwa trapi po dzisiejszym spotkaniu, to jak najbardziej zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, czy to na YouTubie, czy na Facebooku pod dzisiejszym filmem. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania kanału facebookowego, do udostępniania tego filmu na Facebooku swoim znajomym czy członkom rodziny. I dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia Państwu.